Czwarta runda indywidualnych mistrzostw Argentyny rozpocznie się już za moment. Ze stanowisk komentatorskich witają Was bardzo serdecznie Piotr Wojciechowski i Rafał Świderski. Witajcie na kanale Żużlowy Degustator. Drogi Piotrze, trzeci raz na naszym kanale będzie można obejrzeć indywidualne mistrzostwo Argentyny. Dokładnie tak. Troszeczkę problemów było z początkowymi rundami, czy to jeżeli chodzi o transmisję, czy to jeżeli chodzi o same te rundy, bo niestety troszeczkę natura pokrzyżowała szyki Argentyńczykom, ale wracamy, zawodnicy jeżdżą, transmisje się odbywają, więc i u nas takowa będzie miała miejsce. No i zobaczymy, jak poradzą sobie Polacy. Wiemy, że po raz kolejny mamy w tym cyklu Pawła Miesiąca i Patryka Wojdyło. Walczą o najwyższe miejsca. Patryk broni tytułu mistrza Argentyny, więc będziemy na pewno bacznie obserwować ich poczynania. Tak jest. Przedstawmy sobie listę startową, bo zawodnicy już są gotowi do pierwszego wyścigu. Tak więc z jedynką zobaczymy Martina Aristegui, z dwójką Facundo Albin, z trójką Christian Zubiszaga, numer 4 to Jonathan Iturre, 5 Nicolas Gomez, 6 Fausto Castillo, przepraszam najmocniej, numer 7 Eber Ampugnani, 8 to Santiago Gallardo. 9 Nicolas Marquez, 10 Santiago Martinez, 11 Alex Acuña, 12 Gonzalo Acosta, 13 Paweł Miesiąc, 14 Patryk Wojdyło, 15 Sebastian Clemente, 16 Milton Besagonil. Tak jest i rezerwowym będzie Adrian Siejas. Tak więc tak to, moi drodzy, wygląda tuż przed startem pierwszego wyścigu. W pierwszym wyścigu zobaczymy Aristeguiego, Albina, Zubiszagę i Jonathana Iturre. Już ci zawodnicy wyjeżdżają do pierwszego wyścigu. Tak jak powiedzieliśmy na początku, jest to czwarta runda na ten moment na czele klasyfikacji generalnej. Patryk Wojdyło z ilością punktów 56. 51 punktów to Paweł Miesiąc, miejsce drugie. No i na trzeciej pozycji Facundo Albin. Piotrek, pierwszy wyścig. Facundo Albin, którego będziemy oglądać tutaj w kasku niebieskim, ale mamy również Christiana Zubiszagę i Jonathana Iturre, którzy są odpowiednio na 5. i 7. miejscu w klasyfikacji generalnej i też jeszcze pewnie chcieliby się do tej walki włączyć. Iturre być może ma już trochę większe straty, ale Zubiszaga z widokami jeszcze na to, żeby powalczyć o medal, także będziemy bacznie obserwować tych zawodników, no a może i z pierwszego pola Aristegui coś nam tutaj napisał. Ci wiemy, że to pierwsze pole zazwyczaj było bardzo korzystne w Bahia Blanca, ale też względem różnych zawodów te pola potrafiły być mocno, mocno inne. Tak więc startujemy pierwszy wyścig. Aristegui, Albin Zubiszaga i Iturre, taśma poszła w górę. Aristegui został bardzo mocno z tyłu, a na czoło wysforował się Facundo Albin i to on teraz jedzie pierwszy. Na drugą pozycję wyskakuje Jonathan Iturre i teraz mocno odprowadził po sam płot jadącego w kasku białym Christiana Zubiszagę. I teraz defekt Albina spada na ostatnią oczywiście pozycję. Korzysta z tego Jonathan Iturre, który obejmuje prowadzenie. Albin już zjechał z toru, tak więc defekt krzyżuje plany po bardzo dobrym starcie tego całkiem utalentowanego zawodnika, którego oglądaliśmy już niejednokrotnie w Europie. Tak czy inaczej w tym wyścigu już sobie nie pojeździ. Za chwileczkę wjedziemy na ostatnie okrążenie. Cały czas prowadzi Jonathan Iturre przed Christianem Zubiszagą. Zubiszaga był mechanikiem Patryka Wojdyły w poprzednim sezonie. Bardzo dużo cennego doświadczenia w Europie zdobył. No i widać prędkość w jego motocyklu. Także jest całkiem ciekawa, ale nie na tyle wysoka, nie na tyle duża, aby ścigać się tutaj z Iturrem, który właśnie w tym momencie wygrywa wyścig, drugi Zubiszaga, no i na trzeciej pozycji Aristegui, który dopiero w tym momencie przekracza linię mety. No Aristegui nie postawił się tutaj za bardzo rywalom, ale szkoda Facundo Albina, bo świetnie wystartował, jechał na prowadzeniu i ten defekt zabrał mu prawdopodobnie dużą ilość punktów. No nie wiadomo, czy by to zwycięstwo dowiózł, ale prawdopodobnie tak. Facundo Albin jest przecież czołowym zawodnikiem tych mistrzostw i niejednokrotnie już udowadniał, że te punkty potrafi zdobywać. No pech, miejmy nadzieję, że w kolejnych wyścigach już te kłopoty sprzętowe będą Argentyńczyka omijać, no bo szkoda by było, żeby przez kłopoty ze sprzętem stracił szanse na wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej. 3 punkty dla Jonathana Iturre. No i to, co mówiłem, on też gdzieś będzie próbował się w tej klasyfikacji generalnej
piąć w górę, a my mamy już zawodników gotowych do wyścigu drugiego. Nicolas Gomez, Eberam Puniani, Fausto Castillo i Santiago Gallardo. Tak jest, zawodnicy już są gotowi, już będą patrzeć na zamki maszyny startowej. Taśma poszła ekspresowo w górę, tak samo jak Spier z drugiego pola. Eberam Puniani, który w tym momencie wyjechał na prowadzenie, już ma kilkanaście metrów przewagi nad jadącym na drugiej pozycji Nicolasem Gomezem. Gomez z kolei jedzie przed zawodnikiem w kasku żółtym, jest to Santiago Gallardo i zamyka nam stawkę Fausto Castillo. Tak więc bardzo daleko z przodu wyskoczył nam z tego startu Eberam Puniani, no i widać, że raczej nie będzie tutaj w żaden sposób niepokojony przez swoich rywali. Eberam Puniani szlifował swoje umiejętności w poprzednim sezonie również w Polsce. Oglądaliśmy tego zawodnika w barwach unitarnów, w młodzieżowych drużynowych mistrzostwach Polski, jak widać w przypadku Zubiszagi, tak samo w przypadku tego bardzo młodego dalej Ebera Ampunianiego. Szlify europejskie, polski sznyt tutaj podniósł troszeczkę umiejętności, sprzętowo również wygląda to bardzo dobrze, na tyle dobrze, że nie pozostawił żadnych złudzeń swoim konkurentom i właśnie w tym momencie Ebera Ampuniani mija linię mety jako pierwszy, drugi przyjeżdża kask czerwony, czyli Nicolas Gomez, Santiago Gallardo trzeci i na ostatniej pozycji Fausto Castillo. Świetny start Ebera Ampunianiego, tak naprawdę niewiele nam się tutaj w tym wyścigu działo. Eber bardzo szybko rozstrzygnął to na swoją korzyść. No Eber pokazuje, że po tych zeszłorocznych mistrzostwach, które nie do końca mu się udały, w tych ponownie chce wypaść jak najlepiej. No i skutecznie jeździ na początku tych mistrzostw, tak jak powiedziałeś. No, ten sznyt polski, to doświadczenie, które nabył przez ostatni rok, na pewno mu w tym pomaga, no i jak widać efekty są piorunujące. Eber bez problemu ten wyścig wygrywa. Dalej niewiele się działo, zawodnicy tak jak ułożyli się po starcie, tak dojechali do mety. No miejmy nadzieję, że kolejne wyścigi przyniosą nam trochę więcej tych emocji również i w polu pewnie tak będzie, bo na razie mieliśmy zdecydowanych faworytów tych wyścigów. Eber Ampuniani, no w tej stawce dziwne by było, jakby nie wygrał, a już w czwartym wyścigu czekać nas będzie starcie Patryka Wojdyło i Pawła Miesiąca, więc pewnie wtedy tych emocji możemy spodziewać się trochę więcej, ale na razie jeszcze wyścig trzeci. Dokładnie, a w tymże wyścigu Santiago Martinez na pierwszym polu startowym, na drugim Alex Acuña, na trzecim Nicolas Marquez i na czwartym Gonzalo Racosta. Tak więc Alex Acuña, Santiago Martinez to zawodnicy, których oglądaliśmy w poprzednich latach, ale i Marquez i Racosta również pojawiali się w indywidualnych mistrzostwach Argentyny w poprzednich latach. Co prawda wielkiej furory nie robili, ale są to nazwiska, jeżeli śledziliście oczywiście poprzednie mistrzostwa, całkiem znane. Taśma poszła w górę i świetnie Alex Acuña, ale przegrywa walkę na łokcie z Santiago Martinezem i to on wychodzi na prowadzenie, a Acuña spada na pozycję trzecią w tym momencie. Wyprzedza go również Nicolas Marquez i Acuña ma bardzo duże problemy i jest również niepokojony przez Gonzalo Racosta. Bardzo szeroko wyjechał Acuña i już jest ostatni i raczej bez szans na to, aby tutaj zdobyć jakiekolwiek punkty. To ciekawe, bo wydawało się, że to właśnie Acuña może być zawodnikiem, który w tym wyścigu troszeczkę namiesza. Teraz jakieś wielkie problemy jadącego na drugiej pozycji Nicolasa Marqueza. Czyżby zdefektował jego motocykl? Chyba tak. Spada nam na pozycję trzecią. Chyba zaraz wyprzedzi go również Alex Acuña, a skorzystał z tego wszystkiego Gonzalo Racosta, który jest na drugiej pozycji. Niepokojony Santiago Martinez właśnie w tym momencie wjeżdża na ostatnie okrążenie i prawdopodobnie za chwilę, za dosłownie kilka sekund przekroczy linię mety jako pierwszy i od samego początku tego wyścigu prowadził, no i dowiózł to prowadzenie do mety. Tak więc jemu zapisujemy 3 punkty, Martinez 3, tak jak powiedziałem 2 punkty Gonzalo Racosta, ale Alex Acuña punkt 1, mocno sprezentowany, i Nicolas Marquez bez punktów. No mieliśmy tutaj trochę więcej emocji niż w dwóch poprzednich wyścigach. Co może dziwić, to ta słaba postawa Alexa Acuña. Wydawało się, że jest tutaj zdecydowanym faworytem. Sam moment startu również bardzo dobry, ale na tym dojeździe coś poszło nie tak. Santiago Martinez był w stanie wygrać tą rywalizację na łokcie, wypchnął Alexa Acuña, który później gdzieś uwikłał się w tą walkę z kolegami z toru, no i skończyło się to dla niego bardzo źle, jechał daleko z tyłu i to, że ten punkt jeden ostatecznie zdobył, tak jak powiedziałeś, zawdzięcza głównie chyba problemom sprzętowym Nicolasa Marqueza. Widzieliśmy na jednym łuku, mało nie skończyło się to upadkiem razem z Gonzalo Racostą. Na szczęście zawodnicy się wybronili, dojechali do mety, więc jest jak jest. Alex Acuña notuje nie, naj,
lepszy start tych zawodów. Miejmy nadzieję, że w kolejnych wyścigach się to poprawi, bo Alex też przecież uważany był za wielki talent argentyńskiego żużla, a ostatnie te występy Alexa nie do końca nam to potwierdzają. Zdecydowanie tak. 27 punktów jak dotąd, no 28 już ze zdobytym tym z tego pierwszego wyścigu w tegorocznych rozgrywkach, a jest to zawodnik, który nie bił się o czołowe lokaty, tak więc dziwny zjazd Alexa Akunin, ale skupmy się może na wyścigu numer 4. Na pierwszym polu Sebastian Clemente, na drugim Patrick Wojdyło, na trzecim Milton Bess Agoniel i Paweł Miesiąc na polu czwartym, tak więc już w pierwszej serii zobaczymy pojedynek Polaków. No i zobaczymy przede wszystkim, czy ścieżka imienia Pawła Miesiąca nadal jest na torze w Bahia Blanca. Paweł Miesiąc z czwartego pola startowego to na pewno szansa na to, żeby rozpoznać, czy da się po tym torze jechać szerzej, aniżeli jeździli zawodnicy wcześniej. Patryk Wojdyło ma dobre drugie pole startowe. Facundo Albin i Eberam Punianie byli w stanie wygrać starty z tych pól. Alex Zakunia też wystartował całkiem nieźle, więc Patryk Wojdyło, jestem wręcz przekonany, że nie popełni takich błędów jak Alex Zakunia, więc może dobrze wykorzystać to drugie pole startowe. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Clemente, Wojdyło, Bess Agoniel i Miesiąc. Taśma jest w górze, no i tego się spodziewaliśmy. Dobrze ze startu Wojdyło, bardzo dobrze również Paweł Miesiąc i to dwaj Polacy na dwóch nie pierwszych pozycjach. Trzeci w tym momencie jedzie Clemente, Bess Agoniel zamyka stawkę. No i już daleko do przodu odskoczyli obaj Polacy, cały czas na prowadzeniu Patryk Wojdyło, no i powiększa z każdego z okrążenia na okrążenie swoją przewagę nad Pawłem Miesiącem. Już to jest dobre kilkanaście metrów, tak więc chcieliśmy tutaj rywalizacji, ale widać, że Patryk Wojdyło miał swój plan na ten wyścig i ten plan brzmi: uciekam jak najdalej do przodu, bo ja chcę tutaj wygrywać. Paweł Miesiąc na razie nie pokusił się o to, aby wyjechać dość szeroko, nie szuka swojej ścieżki imienia Pawła Miesiąca na torze w Bahia Blanca, no i chyba przez to nie jest w stanie zbliżyć się do Patryka Wojdyły. Wojdyło bardzo szybki, już zaczął kolejne, ostatnie okrążenie, no i prawdopodobnie za moment wjedzie na linię mety jako zwycięzca. Tak właśnie się dzieje. Pozwolił sobie oddychać troszeczkę szerzej. Patryk Wojdyło zwycięża dość zdecydowanie w tym wyścigu. Drugi na metę wpada Paweł Miesiąc. Trzeci Sebastian Clemente i Milton Bess Agoniel dopiero w tym momencie przekracza linię mety. Nastawialiśmy się tutaj na całkiem ciekawe widowisko, którego jednak nie dostaliśmy. Patryk Wojdyło wykorzystał drugie pole startowe. Świetnie ruszył z podlinek, no i nie zostawił złudzeń. Paweł Miesiąc równie dobrze wystartował, ale jednak z tego czwartego pola dojazd miał troszeczkę dłuższy i musiał zadowolić się drugą pozycją. Patryk Wojdyło nie popełniał żadnych błędów, świetnie pokonywał każdy kolejny łuk, no i nie pozostawił złudzeń. Pierwsza trójka Patryka Wojdyło, dobrze rozpoczęty turniej przez Polaków, pewne można powiedzieć komplet punktów. No wiadomo było, że ktoś tutaj te punkty straci, ale mamy 5 polskich punktów w pierwszej serii, więc dobry jest to prognostyk na kolejne wyścigi. Już w piątym wyścigu zobaczymy po raz kolejny Pawła Miesiąca i miejmy nadzieję, że tym razem już zakończy ten wyścig z dorobkiem 3-punktowym. Tym bardziej, że stanie na pierwszym polu startowym, tak więc szansa ku temu jest dość spora. Dobrze, co my zobaczymy w wyścigu numer 5? Pawła Miesiąca na pierwszym polu startowym, chociaż na grafice mamy Patryka Wojdyłę i szósty wyścig. Nie wiedzieć, dlaczego realizator nam tutaj przedstawił. Tak więc ciekawa sytuacja. Nie od dziś wiemy, że rozgrywki w Argentynie rządzą się troszeczkę swoimi prawami, choćby jeśli chodzi o liczenie punktów w półfinałach. Piotr, pamiętasz, w zeszłym roku dość dziwne rzeczy się działy, a tutaj po prostu nam ominięto jeden wyścig w tej naszej transmisji. No, zdarza się. Zdarza się, dobrze. Argentyński folklor. Tak jest, a więc wyścig numer 6, drodzy widzowie. Patryk Wojdyło na pierwszym polu startowym, na drugim Santiago Martinez, na trzecim Facundo Albin i na czwartym Fausto Castillo. Tych czterech zawodników zobaczymy w odsłonie szóstej. Dokładnie tak, a na szybko przedstawiając wyniki biegu piątego, którego nie obejrzeliśmy. Paweł Miesiąc zwyciężył, drugi był Gomez, trzeci Marquez i czwarty Aristegui.
Okej, okay. Tak więc trójka dla Polaka. Zobaczymy, czy kolejną na swoje konto zapisze Patryk Wojdyło. Miejmy nadzieję, że tak. Trzymamy za to kciuki. Zobaczmy. Szósty wyścig. Wojdyło, Martinez, Albin i Castillo. Taśma poszła w górę. Świetnie ze startu wyskoczył Patryk Wojdyło i już ucieka Facundo Albinowi, który mocno przy krawężniku próbował zbliżyć się do Polaka, ale jednak nie dał sobie rady, więc Wojdyło tylko i wyłącznie z tego korzysta. Ucieka teraz błąd Facundo Albina i kolejne metry wskakują na korzyść Polaka. Co za ich plecami, kask niebieski Santiago Martinez w tym momencie z dużą stratą do prowadzącej dwójki i zamyka stawkę Fausto Castillo. Tego raczej się spodziewaliśmy, ale najważniejsze dla nas jest to, że Patryk Wojdyło ucieka. Ucieka swojemu przeciwnikowi. Facundo Albin jest groźny, jest naprawdę dobrym żużlowcem. No i tutaj minimalny błąd Patryka Wojdyły może skończyć się stratą pozycji, tym bardziej, że trochę zbliżył się Facundo Albin do Polaka. No i zobaczymy, czy będzie w stanie w jakikolwiek sposób zaatakować na tym ostatnim łuku. Przy krawężniku jedzie Wojdyło. Troszeczkę szerzej w ten łuk wchodził Albin, szukał ścieżki przy krawężniku, ale jednak jej nie znalazł. Tak więc kolejna trójka dla naszego zawodnika. Drugi Facundo Albin, trzeci Santiago Martinez, czwarty Fausto Castillo. Patryk Wojdyło zwycięża, ale trzeba przyznać, że Facundo Albin blisko trzymał się za kołem Patryka Wojdyło. Widzieliśmy, że jeszcze nawet na ostatnim okrążeniu gdzieś tam szukał swojej szansy, żeby zbliżyć się i być może nawet zaatakować Patryka, więc to pokazuje nam, że Facundo Albin po tym pierwszym wyścigu, który pechowo się dla niego zakończył, wraca do dobrej dyspozycji, jest w stanie rywalizować. No i miejmy nadzieję, że tak już będzie do końca tych zawodów, bo tak jak mówiliśmy, Facundo Albin to czołówka mistrzostw Argentyny i szkoda byłoby stracić tak dobrego zawodnika. No będzie miał jeszcze trzy wyścigi, więc ta droga do półfinału jeszcze nie jest dla niego zamknięta. My cieszymy się na razie z tego, że Patryk Wojdyło jest bezbłędny. 6 punktów po dwóch wyścigach w pokonanym polu Facundo Albin, Paweł Miesiąc, więc teraz powinno być już tylko łatwiej, ale to nie znaczy, że łatwo, bo mamy tutaj jeszcze kilku dobrych zawodników, którzy na pewno będą chcieli Patrykowi szyki pokrzyżować. Przed nami już wyścig 7, zawodnicy za chwilę będą gotowi. Alex Acuña, Sebastian Clemente, Eberam Puniani i Christian Zubiszaga, więc całkiem ciekawa obsada. Młode argentyńskie wilczki, Eberam Puniani, Alex Acuña. Zobaczymy, kto ten pojedynek rozstrzygnie na swoją korzyść, a Christian Zubiszaga na pewno też będzie chciał tutaj wtrącić swoje 3 grosze. Zdecydowanie tak. Dość ciekawie wygląda stawka tego wyścigu. No i zobaczymy, co wydarzy się w tych 4 okrążeniach i kto będzie. Ojojojojoj! Sebastian Clemente wyskoczył nam ze startu i dotknął taśmy. Tak więc będzie z tego wyścigu wykluczony. Czy my zobaczymy zawodnika rezerwowego? To jest pytanie. To wcale nie jest tak oczywista rzecz. To, że będzie wykluczony, też nie. To różnie bywa czasami, ale no, tak by nakazywała logika, że powinien być z tego wyścigu wykluczony. Zawodnicy, widzę, już się zbierają po raz kolejny, żeby podjechać pod taśmę. Zaraz będziemy mądrzejsi o to, jaka będzie obsada tego wyścigu. No, Sebastian Clemente miał dobre drugie pole. Chciał chyba wykorzystać je aż za bardzo i troszeczkę przesadził. Niestety skończyło się to wjazdem w taśmę. No i punktów nie będzie z tego miał. Widzimy już Alexa Acuña, Hebera Puniania podjeżdża, także Christian Zubiszaga, więc chyba tym razem wszystko zgodnie z logiką i zgodnie z prawidłami, które znamy z Europy, także Sebastian Clemente, który dotknął taśmy, zostaje za to słusznie wykluczony. Zdecydowanie tak i nie jedzie za niego zawodnik rezerwowy, tak więc 3-osobowa obsada. Alex Acuña, drugie pole puste, Eberam Puniani z 3. i 4. Christian Zubiszaga, taśma poszła w górę, bardzo równo cała trójka zawodników, no i mamy w końcu jakieś ściganie na tym wejściu w pierwszy łuk. Najlepiej Eberam Puniani, Alex Acuña jest na drugiej pozycji, zamyka nam stawkę w tym momencie Christian Zubiszaga, który idzie bardzo szeroko i próbuje ścigać Alexa Acuña, ale Acuña jest jeszcze odpiera ten atak. Ta ścieżka po szerokiej jeszcze nie jest tak korzystna. Jeszcze nie ma tam, gdzie oprzeć swojego tylnego koła motocykli. Podniosło teraz delikatnie Alexa Acuña i momentalnie do kolejnego ataku przystępuje Christian Zubiszaga. To wszystko za plecami prowadzącego Eberam Punianiego. Zubiszaga jest bardzo blisko Alexa Acuña, ale Acuña umiejętnie odpycha delikatnie na zewnętrzną swojego przeciwnika. Znowu postawiło jego motocykl, ale teraz od krawężnika będzie wjeżdżał Zubiszaga. Po szerokiej jest Alexa Acuña. No i to jest już skuteczny atak. Próbował przez 3 okrążenia
okrążenia i w końcu na sam koniec tego okrążenia udała się sztuka wyprzedzenia Alexa Acuny, ale Acuna będzie kontratakował, tak więc jeszcze nie wszystko stracone dla tego młodego Argentyńczyka. Przypilnował delikatnie krawężnika Zubiszaga, chociaż jeszcze gdzieś tam próbuje się wkleić. Acuna podniosło go ponownie i nie dał rady odbić pozycji straconej na dystansie. Ampuniani wygrywa, drugi przyjechał Zubiszaga, trzeci Alex Acuna. No mieliśmy w końcu trochę fajnego żużlowego ścigania. Tak jest, zdecydowanie najlepszy wyścig tych zawodów jak do tej pory. Świetny start Ebera, chociaż wydawało się, że Zubiszaga i Acuna równie dobrze. To wejście w łuk wreszcie bardzo wyrównane, bardzo blisko siebie zawodnicy. Za chwilę Eber troszeczkę uciekł, ale świetna walka pomiędzy Alexem Acuną i Christianem Zubiszagą. Christian Zubiszaga próbował po szerokiej, ale w końcu uśpił trochę czujność Alexa, wszedł pod łokieć. No i tam znalazł drogę do tego, żeby z Alexem wygrać. Tymczasem wyścig ósmy. Iturre, Gallardo, Costa i Besagonil. Taśma poszła w górę. Ekspresowo wystartował na ten wyścig. No i najlepszy Jonathan Iturre z pierwszego pola wychodzi na prowadzenie na drugiej pozycji. W tym momencie Santiago Gallardo. Trzeci jedzie Gonzalo Costa. Milton Besagonil zamyka stawkę. Ale teraz przy krawężniku. Ależ atak Gonzalo Costa. Chyba nikt się tego tutaj nie spodziewał, ale o mały włos nie wyskoczył nawet przed Jonathana Iturre. Tymczasem jest na drugiej pozycji i kontratakuje Santiago Gallardo. No otwierają nam się te zawody chyba na dobre. Już coraz więcej akcji na dystansie, coraz więcej tutaj się dzieje. Miejmy nadzieję, że jeszcze trochę tego ścigania w tym wyścigu będzie. Bardzo blisko Santiago Gallardo, Gonzalo Costa teraz idzie szeroko. Będzie próbował ścigać swojego rodaka, ale teraz popełnił jakiś błąd, delikatnie wyprostowało jego motocykl. No i może być całkiem trudno, tym bardziej, że wjechaliśmy w ostatnie okrążenie. No mówię to chyba w złym momencie, bo już bardzo, bardzo, bardzo blisko jest Santiago Gallardo, Gonzalo Costa, ależ błąd teraz, wielki błąd Santiago Gallardo i Gonzalo Costa tylko i wyłącznie z tego skorzystał. I Iturre wygrywa, Costa drugi, trzeci Gallardo, czwarty Besagonil. Aczkolwiek nie, czwarty Besagonil, czwarty będzie jednak Krzysztof Gallardo, bo w tym momencie dopiero mija linię mety. Dokładnie tak, no błąd Santiago Gallardo na ostatnim łuku. O tyle dziwny, że świetnie ten motor wcześniej rozpędzał, próbował ataków po szerokiej, gdy wydawało się, że być może na tym ostatnim łuku będzie w stanie Gonzalo Costę wyprzedzić, no to przydarzył mu się taki właśnie błąd, odprostowało jego motocykl, no i przypłacił tą utratą nawet trzeciej pozycji. Czy to będzie jakieś bardzo istotne dla niego? No, miał jeden punkt wcześniej, miałby teraz dwa te półfinały i tak troszeczkę by się oddalały. No teraz oddaliły się jeszcze bardziej. Pewnie będzie próbował jeszcze w następnych wyścigach wrócić do gry. Zobaczymy, czy da radę, ale tak jak wspomniałeś w trakcie, coraz bardziej nam się te zawody otwierają. Ten tor też sprawia wrażenie takiego, który robi się coraz lepszy do ścigania, coraz szerzej zawodnicy próbują podróżować i coraz lepsze efekty to przynosi, więc myślę, że możemy się w kolejnych seriach spodziewać jeszcze lepszego ścigania, no i na to wszyscy czekamy. Na razie mamy trzech niepokonanych zawodników, Jonathan Iturre, Eber Ampuniani i Patryk Wojdyło. Oni przewodzą stawce z 5 punktami Paweł Miesiąc, 4 punkty Nicolas Gomez, 4 punkty Gonzalo Costa, no i Facundo Albin, który gdzieś tam z drugiego szeregu pewnie za chwilę będzie próbował również dołączyć do grona liderów tych zawodów, także będzie na pewno ciekawe. 4 punkty jeszcze Christian Zubiszaga, który też kręci się w czołówce klasyfikacji. Widzimy, że ta stawka nam się bardzo szybko dzieli na zawodników z topu i tych troszeczkę słabszych, no ale taki urok Argentyny. Wiemy, że tu nie wszyscy zawodnicy dorównują poziomem tym najlepszym, ale mamy co najmniej kilku, którzy potrafią dawać nam tutaj świetne wyścigi. Dobrze, 8 wyścigów za nami, czas rozpocząć trzecią serię zmagań czwartej rundy indywidualnych Mistrzostw Argentyny. Za chwilę zawodnicy powinni wyjechać na tor i stanąć pod taśmą startową i rozpocząć tę właśnie trzecią serię startów. Piotr, póki co dość powoli rozpoczynają nam się te zawody, dość powoli się rozkręcają, ale jak już widzieliśmy w poprzednich kilku wyścigach, są okoliczności, jest potencjał na to, żeby za chwilkę tutaj oglądać całkiem dobre ściganie. Tak, no troszeczkę nam się ten tor otwiera, coraz szerzej zawodnicy potrafią się rozpędzać. Widać, że
że się to wszystko odsypuje i miejmy nadzieję, że za chwilę te pojedynki zawodników niepokonanych chociażby dostarczą nam duże emocje. Już w wyścigu 12 zobaczymy i Jonathana Iturdę, i Ebera Ampunianiego, i Pawła Miesiąca, więc zawodników z absolutnego topu tych zawodów, więc będzie na pewno duży potencjał na to, żeby się dobrze pościgać. No ale na razie przed nami wyścig 9, tutaj Fausto Castillo, Milton Besagonil, Martin Aristegui i Alex Acuña, więc zawodnicy z troszeczkę mniejszą liczbą punktów, no ale być może i oni nam tutaj dadzą jakieś fajne show. No, oby tak było, stawka dość wyrównana, może to właśnie to spowoduje tutaj ściganie przez cztery okrążenia wszystkich czterech zawodników. Nie ma co się tutaj zbytnio nad tym wszystkim zastanawiać. Trzeba dać szansę chłopakom. Castillo na pierwszym polu, na drugim Besagoni, na trzecim Aristegui i na czwartym Alex. Acuña, zielone światło już zapalone, taśma poszła w górę. Ależ start Miltona Besagonila i on jest na prowadzeniu. Już ściga go Martin Aristegui. No co by nie powiedzieć, tych dwóch zawodników na przodzie się nie spodziewaliśmy, ale już Alex Acuña w żółtym kasku wyskoczył niesamowicie zza pleców swoich rywali i w tym momencie jest na prowadzeniu, tak więc dzieje się to, czego tutaj raczej mogliśmy się spodziewać przed tym wyścigiem, czyli Alexa Acuña na prowadzeniu chcieliśmy oglądać, no i tutaj go na pewno też możemy obserwować, ale ma duże problemy z utrzymaniem motocykla, dość dziwnie prowadzi swoją maszynę, widać, że nie jest to ten sam zawodnik, który tak fantastycznie prezentował nam się rok i dwa lata temu. Póki co Acuña mimo wszystko w tym wyścigu prowadzi, jednak nie możemy nazwać tego zbyt dobrą i płynną jazdą. Na drugiej pozycji kask czerwony, czyli cały czas Castillo. Zobaczymy, czy będzie w stanie utrzymać tę pozycję. Przepraszam, to jest Milton Besagonil w kasku niebieskim, dość zsunął mu się ten pokrowiec, myślę, że jest to czerwony kask. Tak czy inaczej, wyścig się już kończy. Totalnie bez historii wygrywa Acuña. Na drugiej pozycji w niebieskim kasku Milton Besagonil, trzeci tam gdzieś daleko z tyłu zmierza, nie widzimy dokładnie, który to jest zawodnik, będzie przejeżdżał przez linię start-meta, więc będziemy mogli określić. Tak jest, czerwony kask, a więc Fausto Castillo i Martin Aristegui szedł po murawie, więc możemy wpisać mu wykluczenie. To nie przyniósł nam ten wyścig za wiele emocji, choć trzeba podkreślić, że świetnie z tego drugiego pola startowego, o którym mówiliśmy, że jest korzystne, wystrzelił Milton Besagonil. No, tego się nie spodziewaliśmy, że aż tak dobry to start będzie, ale dużo lepiej niż Alex Acuña sobie na tym starcie poradził. Później Alex odbił tą pozycję, ale też ta jego jazda no nie była idealna. Wyścig 10 już przed nami. Rakosta, Gomez Clemente i Albin Taśma już poszła w górę. Najlepiej Nicolas Gomez z drugiego pola i on w tym momencie prowadzi, ale ściga go już Facundo Albin i jednak Albin wychodzi na prowadzenie w wejściu w drugi łuk pierwszego okrążenia. No i po raz kolejny to wejście w drugi łuk przynosi nam zmianę na prowadzeniu. Przed chwilką zrobił to Alex Acuña, a teraz bardzo duże problemy zawodnika w białym kasku. Sebastian Clemente upada na tor i mamy wyścig przerwany. Dokładnie tak jak powiedziałeś, no niestety upadek Sebastiana Clemente. Ciekawy jestem, z czego to wynikało, bo tak dość nienaturalnie upadł, jakby być może jakiś defekt. O, tak to wyglądało. Motocykl na wejściu w łuk. Wydaje się, że mógł być to defekt po prostu Sebastiana. No miejmy nadzieję przede wszystkim, że ze zdrowiem tego zawodnika będzie wszystko w porządku, że zobaczymy go w dalszej części rywalizacji, no z tego wyścigu na pewno będzie wykluczony. Tak, jeśli chodzi o zdrowie, wracał sam do parkingu, więc myślę, że możemy śmiało założyć, że wszystko jest w porządku. Mamy tutaj szczegółowych informacji. Miejmy nadzieję. Tak. Ale na pewno Sebastianowi wpisujemy wykluczenie za ten wyścig, no i powtórkę zobaczymy w trzyosobowym składzie, no bo nieatakowany upadł na tor, tak więc logika wskazywałaby na to, że zobaczymy trzech zawodników, ale Facundo Albin macha do publiczności i jego motocykl jest sprowadzany do parkingu. To coś dziwnego. No, jesteśmy świadkami na pewno jakiejś dziwnej sytuacji, nie wiemy o co dokładnie chodzi, ale Facundo Albin nie wygląda na zawodnika, który szykowałby się do startu. Być może jakieś problemy sprzętowe. Szkoda, bo całkiem dobrze wyglądał od początku tych zawodów. Tak, wyglądał dobrze, ale już w tym pierwszym wyścigu przecież nie ukończył
rywalizacji z powodu defektu. Teraz jechał do momentu upadku Sebastiana Clemente pierwszy, więc wydawało się, że wszystko już jest w porządku, ale chyba coś się wydarzyło po przerwaniu tego wyścigu, bo Facundo Albin jakby żegnał się z publicznością, co świadczyłoby o tym, że planuje się z tych zawodów wycofać. Tym bardziej szkoda, że przed tymi zawodami był na trzeciej pozycji. Tracił 5 punktów do drugiego Pawła Miesiąca, 10 punktów do Patryka Wojdy. Miał tylko 3 punkty przewagi nad Eberem Ampugnanim, więc myślę, że możemy założyć, że Eber Ampugnani przeskoczy go w klasyfikacji generalnej po tych zawodach. No szkoda. Nie wiemy, co tak naprawdę się stało z Facundo Albinem, no ale... Tak jak mówisz, wyglądał na takiego, który nie zamierza kontynuować jazdy w tych zawodach. No i nie widzimy go szykującego się do startu w wyścigu 10, więc to wydaje się potwierdzać naszą teorię. Tak jak mówisz, szkoda, bo Facundo Albin świetnie prezentował się w poprzednich rundach i w tej rundzie też pokazał nam już niemałą umiejętność. Tak jest, taśma poszła w górę, tylko dwóch zawodników na starcie. Najlepszy był Nicolas Gomez i Gonzalo Racosta za jego plecami. No, widzieliśmy bardzo dużo wyścigów, w których dwuosobowa stawka potrafiła nam stworzyć widowisko i fantastyczne show, ale czy tak będzie tym razem? Śmiem troszeczkę wątpić, widząc jak dużą przewagę już wypracował sobie Nicolas Gomez nad Gonzalo Racosta. Jeszcze Racosta popełnił błąd, tak więc już chyba totalnie pogrzebał swoje szanse na to, aby zdobyć więcej niż 2 punkty, które mimo wszystko ma z urzędu, ale jednak to są 2 bardzo cenne punkty. Popatrzmy, cały czas Nicolas Gomez na prowadzeniu, dość agresywna, taka ofensywna sylwetka tego zawodnika, no i widać, że dość dobrze czuje się na motocyklu i przede wszystkim na tym torze na białym argentyńskim wybrzeżu. Za chwileczkę zacznie się ostatnie okrążenie, no i niepokojony Nicolas Gomez powinien tutaj bez większych problemów tę trójkę, którą właśnie wiezie, dowieźć do mety, utrzymać prowadzenie, no bo bardzo daleko z tyłu jest Gonzalo Racosta. No i tak to wszystko właśnie się kończy. 3 punkty dla Gomeza, Racosta punkty 2. Clemente i Albin nie ukończyli wyścigów, Clemente się przewrócił, Albin się wycofał. Prawdopodobnie wycofał się z całych zawodów, z tego wyścigu na pewno. Będziemy wiedzieli w kolejnych wyścigach, w których Albin powinien się pojawić, jak to tak naprawdę wygląda. No miejmy nadzieję, że tylko z tego wyścigu, bo żal by było stracić Facundo Albina, ale tak jak mówisz, musimy poczekać do kolejnych wyścigów, żeby przekonać się, jak to dokładnie będzie. Ten wyścig zakończył nam się dość bezbarwnym zwycięstwem Nicolasa Gomeza, więc no, można powiedzieć, że pokonali oni Facundo Albina. Na pewno punkty cenne, bo nie zawsze takie oczywiste. A dla Nicolasa Gomeza te 3 punkty to duża zaliczka. On miał 4 punkty w swoich 2 pierwszych startach, więc taka trójka bardzo przybliża go do udziału w wyścigach półfinałowych. A za chwilę pewnie będziemy dyskutować, kto te szanse nadal na te półfinały ma, a kto nie. Tymczasem wyścig 11 przed nami. Santiago Gallardo, Nicolas Marquez, Christian Zubiszaga i reprezentant Polski Patryk Wojdyło. Tak więc zobaczymy, jak poradzi sobie Patryk Wojdyło z tego 4. pola. Taśma poszła w górę. No i gdzie jest Patryk Wojdyło? Patryk Wojdyło świetnie wystartował. Równie dobrze Christian Zubiszaga, ale to jednak Wojdyło jest na prowadzeniu. No i co za ich plecami? Za ich plecami oglądamy Santiago Gallardo na pozycji 3. Chociaż chyba powiedziałem to w złym momencie. Tak jest, bo w tym momencie Nicolas Marquez w niebieskim kasku wcisnął się przed swojego przeciwnika, ale mamy kontratak natychmiastowy i to czerwony kask wychodzi na 3. pozycję. Tak jest. Tak więc Santiago Gallardo wraca na tę pozycję, którą stracił tuż przed chwilą, ale nie ma odpuszczania, ani na moment nie można mrugnąć, bo Marquez już wyszedł na pozycję 3. i po raz kolejny Santiago Gallardo będzie odbijał swoją pozycję. Tak jest. Mamy tutaj fantastyczną rywalizację o ten jeden punkt. Czy tym razem Marquez będzie w stanie wyjść przed swojego przeciwnika? Chyba nie, bo przypilnował krawężnika troszeczkę Santiago Gallardo, no i widzieliśmy w tym ujęciu, że chyba troszeczkę stracił impet Nicolas Marquez. Tak czy inaczej, to już ostatni łuk, no i na tym ostatnim łuku na prowadzeniu jedzie nie kto inny, tylko Patryk Wojdyło. On zwycięża w tym wyścigu, nie niepokojony przez Christiana Zubiszagę, który dojechał drugi, Santiago Gallardo trzeci, Nicolas Marquez na 4. pozycji. Ależ mieliśmy ściganie, Piotrek, o ten jeden punkt. Fantastycznie. No tak, dokładnie tak jak mówisz, Santiago Gallardo wygląda nam tutaj na zawodnika, który robi największe show, ale widzimy go teraz schodzącego na pieszo, że tak powiem, więc to by mogło sugerować, że czegoś nie dostrzegliśmy w trakcie rywalizacji, być może jakiś defekt miał miejsce.
Nie zmienia to faktu, że sam pojedynek Gallardo i Marqueza fantastyczny. Gallardo w drugim swoim kolejnym wyścigu pokazuje nam, że potrafi walczyć. Nie ma z tego jakichś wielkich ilości punktów, ale na pewno sam styl, w jakim porusza się po torze w Bahia Blanca, zasługuje na pochwałę, pokazuje nam, że nawet jeżeli tych umiejętności trochę brakuje, to serducho jest na miejscu i wie, jak należy się ścigać, jak należy uprawiać ten sport. A przed nami już wyścig 12, zapowiadający się naprawdę fantastycznie. Paweł Miesiąc, Jonathan Iturze, Santiago Martinez, Eberam Puniani, trzech niepokonanych do tej pory zawodników i Santiago Martinez, który z 4 punktami również może być tutaj bardzo groźny. Taśma poszła w górę bardzo dobrze na starcie. Paweł Miesiąc z pierwszego pola, on obejmuje prowadzenie, ale już za jego plecami jest Jonathan Iturre i Eberam Puniani na trzeciej pozycji. Został nam z tyłu Santiago Martinez, tego raczej się spodziewaliśmy, no ale popatrzmy, co zrobi tutaj jadący na prowadzeniu Paweł Miesiąc. Już uciekł, już odjechał od Jonathana Iturre. Iturre musi uważać, bo za jego plecami szaleje Eber Ampuniani, który ma dużą, bardzo dużą szansę na to, aby wyskoczyć na pozycję drugą w klasyfikacji generalnej po tych zawodach, o ile nie zobaczymy już Facundo Albina. Ciekaw jestem, jak to wszystko się rozstrzygnie do końca tych zawodów. Tymczasem Ampuniani nie odpuszcza, cały czas ściga Jonathana Iturre, teraz idzie bardzo szeroko, szuka swojej prędkości, jednak przy tym krawężniku Iturre jest troszeczkę szybszy, ale czy na tyle szybszy, żeby dać sobie radę z atakami młodego Ebera Ampunianiego? Bardzo blisko, dwaj Argentyńczycy, teraz wychodzi chyba na drugą pozycję, tak jest, Jonathan Iturre upada z tego wszystkiego na tor, a właśnie na metę wjechał na prowadzeniu Paweł Miesiąc, Eberam Puniani był drugi, Santiago Martinez korzysta z tej wywrotki Jonathana Iturre, no tutaj nie mieliśmy żadnego kontaktu, to raczej rzecz pewna, natomiast no upadek zaliczony i szkoda, bo po raz kolejny stracone punkty trochę na własne życzenie. No tak, Jonathan Iturre uwikłany w walkę z Eberem Ampunianim niestety nie wytrzymał trochę tego ostatniego łuku, wywrócił się. Nie powinno mu to pokrzyżować planów awansu do półfinału, ale na pewno te pojedyncze punkciki równie ważne są, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, więc gdzieś pewnie troszkę będzie mu to siedziało w głowie, no ale będzie miał jeszcze kolejne wyścigi, żeby te straty odrobić i pewnie będzie chciał z tego skorzystać, bo Jonathan Iturre dzisiaj prezentuje się bardzo dobrze, mimo tego przegranego pojedynku z Eberem Ampunianim w gonitwie 12. Tak jak powiedziałeś, Santiago Martinez troszeczkę skorzystał na tej walce, zdobył jeden punkt. Jeden punkt, który może się okazać w końcowym rozrachunku akurat dla tego zawodnika bardzo istotny, bo on tych punktów ma 5 i prawdopodobnie gdzieś będzie na granicy tego awansu do półfinałów. Na razie widzimy Patryka Wojdyło, który prowadzi z 9 punktami, 8 mają Paweł Miesiąc i Eber Ampuniani właśnie, z 7 punktami Nicolas Gomez, to pierwsza czwórka, później po 6 punktów Christian Zubiszaga, Jonathan Iturre i Gonzalo Racosta, no i później właśnie zawodnicy z 5 punktami Santiago Martinez i Alex Acuña na miejscach 8 i 9 i to prawdopodobnie między nimi rozstrzygnie się walka o to ostatnie miejsce w fazie półfinałowej, bo dalej już troszeczkę ta druga część zawodników, no i Facundo Albin, który jeżeli wystartuje, to jeszcze teoretycznie mógłby się do tej walki włączyć, ale pytanie jest, czy jeszcze zobaczymy tego zawodnika na torze w dniu dzisiejszym. Patryk jak do tej pory niepokonany, więc miejmy nadzieję, że tą serię podtrzyma. Aristegui w takim mało żółtym kasku, z tego co widzę, chyba że ja się nie znam na kolorach, to też jest możliwe, ale no żółtego mi to nie przypomina, ale jedzie. Jak widać, nikomu to nie przeszkadza w Argentynie. Patrzmy przede wszystkim na Patryka. Taśma poszła w górę, bardzo dobry start Ebera Ampunianiego i bardzo dobry start również Patryka Wojdyły. Kto będzie na prowadzeniu? Eber Ampuniani wychodzi na prowadzenie, ale ściga go Patryk Wojdyło. No i tutaj możemy za chwilę zobaczyć świetną i fantastyczną walkę. Trzeci w tym momencie jedzie Gonzalo Racosta. Chyba nie kontynuuje już jazdy Martina Aristegui, no ale cały czas na prowadzeniu jedzie Eber Ampuniani i zaczyna tracić trochę metrów.
słów Patryk Wojdyło do swojego przeciwnika. No czyżby tutaj Patryk Wojdyło znalazł swojego pogromcę? Na to na razie się zanosi. Zobaczymy, może jeszcze gdzieś znajdzie swoją prędkość Polak w motocyklu. Na ten moment szuka troszeczkę szerzej jakiejś odsypanej nawierzchni, na której mógłby oprzeć swoje tylne koło, natomiast nie ma jej tutaj i Beran Puniani cały czas utrzymuje, bądź minimalnie powiększa przewagę nad Polakiem, nad Patrykiem Wojdyło, no i nic się tutaj już chyba nie wydarzy. Tak jest, Beran Puniani pogromcą Patryka Wojdyły. Wojdyło drugi, na trzeciej pozycji Gonzalo Rakosta. Martin Aristegui nie ukończył nam wyścigu. No i troszeczkę mimo wszystko wydaje się zaskoczenie. Patryk Wojdyło, który do tej pory był niepokonany, teraz musiał uznać wyższość Ebera Ampunianiego. Eber równie dobrze się w tych zawodach prezentuje. Będą teraz współliderować stawce po czterech seriach, ale no tutaj Eber Ampuniani pokazał, że należy się z nim liczyć, bo te pierwsze trójki to nie był przypadek. Pokonać Patryka Wojdyłę to już jest naprawdę duża rzecz. Taśma poszła w górę w kolejnym wyścigu. Paweł Miesiąc z drugiego pola wyskoczył. Najlepiej jest w tym momencie na prowadzeniu, za jego plecami Alex Acuña. Trzeci Santiago Gallardo w czerwonym kasku. Miał być Facundo Albin, ale jest Adrian Siejas. To jest rezerwowy tych zawodów, tak więc nie zobaczymy prawdopodobnie Facundo Albina do końca tych zawodów i Siejas chyba już nie kontynuuje jazdy albo jedzie na tyle powoli, że nawet go nie oglądamy w kadrze kamery, która pokazuje nam w tym momencie zawody. Cały czas na prowadzeniu Paweł Miesiąc, on ucieka dość zdecydowanie od swoich przeciwników. Alex Acuña nie jest tym, o którym tak dobrze wysławialiśmy się, mówiliśmy bardzo dużo dobrych słów w poprzednich latach, natomiast to nie jest problem Pawła Miesiąca, bo on tutaj zwiększa swoją przewagę i będzie próbował uciekać i utrzymać tą trójeczkę, dopisać ją do swojego dorobku, no i dzięki temu bardzo mocno zbliżyć się, bądź nawet już być może wejść do półfinału, to będziemy musieli sobie za chwileczkę policzyć. Ostatni łuk, Miesiąc zwycięża bardzo zdecydowanie. Kto drugi? Acuña. Na trzeciej pozycji Santiago Gallardo i Siejas nie ukończy chyba wyścigu. Zobaczmy, co zrobią panowie na starcie. Chyba jeszcze czekają, ale no tak czy inaczej, bez punktów Argentyńczyk. Dokładnie tak, Paweł Miesiąc świetnie rozstrzygnął ten wyścig na swoją korzyść i tak, jest już w fazie półfinałowej, 11 punktów na koncie Pawła Miesiąca razem z Eberem Ampunianim i Patrykiem Wojdyło będą liderami po tej czwartej serii startów. Wszyscy na swoim koncie zgromadzili 11 punktów, także bardzo, bardzo dobre występy całej trójki tych zawodników. Alex Acuña mimo tego nie najlepszego stylu, mimo tych problemów również z 7 punktami jak na razie w tych zawodach i będzie miał szansę jeszcze w ostatnim wyścigu zapewnić sobie awans do półfinałów, także ten zawodnik jeszcze również ma o co walczyć, a przed nami już wyścig 15, a w nim Milton Besagonil, Christian Zubiszaga, Santiago Martinez i Nicolas Gomez. Tak, Alex Acuña troszeczkę w stylu Leona Madsena, oczywiście nie mówię tutaj o jeździe, ale o sposobie zdobywania punktów. Tutaj jedynka, tu gdzieś dwójka, tu w jakiś tam sposób, ale do półfinału się dostaniemy. Zobaczmy, wyścig 15, Besagonil, Zubiszaga, Martinez i Gomez. Taśma już jest w górze i Zubiszaga fantastycznie z drugiego pola startowego wychodzi na prowadzenie, ale za jego plecami w białym kasku Santiago Martinez. On już nam dzisiaj troszeczkę show zrobił. Zobaczymy, czy będzie w stanie kontynuować te tendencje. Na razie jest drugi, ale ściga Christiana Zubiszagę. Zubiszaga minimalnie popełnił błąd w poprzednim wyjściu z łuku, natomiast nie przeszkodziło mu to w zupełności w tym, aby cały czas utrzymywać się na prowadzeniu. Trzeci jedzie Milton Besagonil. Chyba powiedziałem to po raz kolejny w bardzo złym momencie, bo traci pozycję, ale już ją natychmiastowo odzyskuje i chyba będzie mieli upadek. Utrzymał się na motocyklu Nicolas Gomez? Nie, ale zobaczmy, czy da radę zejść z toru. Realizator nam tego nie pokazuje. Zawodnik kontynuują swoją jazdę, więc założymy, że tak, że zszedł nam z toru zawodnik w żółtym kasku, albo może nawet wsiadł na motor i kontynuuje jazdę. Tak czy inaczej, Christian Zubiszaga cały czas jedzie na pierwszej pozycji i próbuje go ścigać Santiago Martinez, jednak to już zbyt duża strata, bo w tym momencie Zubiszaga wpada na metę jako zwycięzca. Martinez drugi, trzeci, Milton Besagonil. Bardzo ważne jest zwycięstwo dla Christiana Zubiszagi. On w pierwszych trzech swoich startach zdobywał 2 punkty, kończył na drugim miejscu, teraz wreszcie notuje zwycięstwo. No i z 9 punktami również umacnia się na tej pozycji kandydata do wyścigów półfinałowych. Ważne też 2 punkty dla Santiago Martineza, który cały czas pozostaje w grze.
z Alexem Acunią, z Gonzalo Racostą, który teraz po tej serii również ma 7 punktów, no i z Nicolasem Gomezem, którego widzieliśmy w tym właśnie 15 wyścigu, a który po tym upadku nie dopisał na swoje konto żadnych punktów. On również ma 7 punktów, więc ta walka o miejsca w półfinale będzie bardzo ciekawa w ostatniej serii startów i na pewno będziemy się tym pasjonować. A teraz przed nami wyścig 16. Nicolas Marquez, Fausto Castillo, Jonathan Iturre i Sebastian Clemente. Dokładnie tak. Kto tutaj wyjdzie na prowadzenie po pierwszym łuku? Taśma poszło w górę. Ależ zdeklasował swoich przeciwników na starcie Jonathan Iturre i to on zdecydowanie jest pierwszy. Nicolas Marquez w tym momencie na pozycji drugiej, ale ściga go Sebastian Clemente po szerokiej. Rozpędza swoją maszynę, jednak Marquez bardzo umiejętnie się obronił. Odprowadził delikatnie szerzej swojego oponenta. No i jak widać przyniosło to skutek bardzo pozytywny dla niego samego, bo cały czas utrzymuje się na drugiej pozycji, ale już teraz błąd, zostawił zbyt dużo miejsca w wejściu w ten kolejny łuk i przy krawężniku na drugą pozycję wskoczył mu Sebastian Clemente. No i Nicolas Marquez, tak jak dobrze zaczął ten wyścig, jak dobrze bronił się przed atakami swojego przeciwnika, tak popełnił błąd i już stracił pozycję. Jonathan Iturre cały czas prowadzi, jest bardzo szybki Argentyńczyk w dzisiejszych zawodach, dużo fajnych wyścigów, no ten jeden błąd pozbawił go punktów, ale widać, że odrabia to wszystko z nawiązką, bo w tym momencie dopisuje kolejne 3 punkty pod swoim nazwiskiem. Na drugiej pozycji Sebastian Clemente, na trzeciej Nicolas Marquez i Fausto Castillo ostatni. No Jonathan Iturre widać podrażniony trochę tym upadkiem w poprzednim wyścigu i tą stratą punktu. Teraz fantastyczny start wystrzelił, jak z armaty nie pozostawił złudzeń rywalom. Dopisał 3 punkty i z 9 również dość bezpiecznie powinien się czuć. No ciekawie nam się bardzo robi w tej klasyfikacji. Mamy 3 zawodników na czele z 11 punktami. Są to 2 Polacy, Paweł Miesiąc, Patryk Wojdyło i miejscowy młody Wilczek Eber Ampuniani. Później z 9 punktami miejsca 4-5 to Christian Zubiszaga i Jonathan Iturre. No i później 4 zawodników z 7 punktami, którzy powalczą o 3 ostatnie miejsca w fazie półfinałowej. Są to Nicolas Gomez, Santiago Martinez, Alex Acuña i Gonzalo Racosta. No i ktoś z tej czwórki będzie musiał pożegnać się z publicznością już po następnym wyścigu. Zobaczmy, kto ma na to największe szanse. Wydaje się, że Santiago Martinez powinien mieć troszeczkę ułatwione zadanie. Ma w swoim wyścigu Sebastiana Clemente, Martina Aristegui i Santiago Gallardo, czyli zawodników, którzy tych punktów na razie na swoim koncie mają niewiele. A trudne zadanie na pewno przed Alexem Acunią i Nicolasem Gomezem, bo oni w swoim wyścigu będą się mierzyć z Patrykiem Wojdyło i Jonathanem Iturre. Więc faworytami na pewno nie będą. Być może właśnie to bezpośrednie starcie Nicolasa Gomeza i Alexa Acuni rozstrzygnie nam, który z zawodników awansuje do fazy półfinałowej, a który się z zawodami pożegna. Gonzalo Racosta też nie ma najłatwiejszego wyścigu z Christianem Zubiszagą, Pawłem Miesiącem, ale ma Fausto Castillo, który do którego powinien pozostawić w pokonanym polu, więc być może dopiero 20 wyścig rozstrzygnie nam tutaj sprawy półfinałów. Dokładnie tak, to wszystko się za moment powinno okazać. Ostatnia seria już za momencik. Zawodnicy właśnie w tym momencie wyjeżdżają do kolejnego wyścigu. Wyścig 17. Martin Aristegui powinien stanąć na pierwszym polu startowym. No, on tutaj zbyt dużo punktów nie zdobył. Santiago Gallardo na drugim polu startowym. Sebastian Clemente z trzeciego pola i z czwartego Santiago Martinez. Tych 4 zawodników powinniśmy zobaczyć w kolejnym 17 wyścigu. Piotr, o co jedziemy w tym biegu? Najważniejszy tutaj jest tak naprawdę Santiago Martinez. On z 7 punktami ma szansę dołożyć cegiełkę, która zagwarantuje mu awans do półfinałów. Tak jak wcześniej mówiliśmy, teoretycznie najłatwiejszy bieg z tej czwórki walczącej o awans, więc musi to po prostu wykorzystać, potwierdzić, że jest w dobrej dyspozycji i dołożyć cegiełkę. No bo Racosta, Gomez i Acuña będą mieli ciężko o jakieś duże ilości punktów w tych ostatnich wyścigach, więc tak naprawdę nawet i 2 punkty pewnie Santiago Martinezowi dałyby ten awans do półfinałów. No, reszta zawodników już tak naprawdę
jedzie o to, żeby jeszcze powalczyć, jak z jak najlepszej strony się pokazać, ale szans na awans do półfinałów już nie mają, także należy się chyba skupić na zawodniku w kasku żółtym i zobaczyć, czy on będzie w stanie tym wyścigiem sobie zapewnić awans. Tak, Aristegui nie wyjechał do wyścigu, więc podarował komuś punkt, ale zobaczmy. Gallardo, Clemente i Martinez, taśma poszła w górę świetnie. Z trzeciego pola Clemente, on jest na prowadzeniu, ale po szerokiej szuka swojej ścieżki Santiago Martinez i to jednak Martinez wychodzi na prowadzenie. No i jest to wszystko bardzo ciekawe. Coś tutaj się chyba wydarzyło z motocyklem Santiago Gallardo, bo tak dziwnie się wyprostował. Jedzie cały czas ostatni, no i chyba z tej mąki chleba zbyt dużo nie będzie, korzysta z tego wszystkiego tylko i wyłącznie Santiago Martinez. Clemente też delikatnie odjechał, no i teraz upada nam na tor Santiago Gallardo. Miejmy nadzieję, że zdąży się szybko podnieść i zejść z toru tak, aby jego przeciwnicy mogli kontynuować ten wyścig. No i chyba tak się dzieje, bo ten wyścig tak dość dziwnie zwolnili na tym łuku. Myślałem, że to już koniec tego wyścigu, ale jednak Clemente Gallardo zdążył zejść z toru. W zwolnionym tempie obaj zawodnicy tak na pół wyprostowanych motocyklach przejeżdżają każdy kolejny łuk. No dość dziwnie to wszystko wygląda. W żółtym kasku cały czas Santiago Martinez na prowadzeniu. Jadą chyba o to, żeby wykręcić jak najwolniejszy czas przejazdu czterech łuk. Teraz jeszcze wyprostowany Martinez. Co tutaj się dzieje? Ależ dziwny wyścig oglądaliśmy. Clemente przyjechał drugi, no i tak to się zakończyło, bo pozostali dwaj zawodnicy nie ukończyli wyścigu, a nawet Aristegui się w tym wyścigu nie pojawił. No dość absurdalnie wyglądający wyścig, nie wiem, czy to jakieś problemy z torem, czy po prostu zawodnicy być może już nie wytrzymujący trudów zawodów. No te ostatnie dwa okrążenia, jazda Santiago Martineza i Sebastiana Clemente, no niespotykana i nie wiem z czego to wynika, bo wcześniej ci zawodnicy nie mieli aż takich problemów. Aristegui nie pojawił się w ogóle na torze, Gallardo też wyścigu nie ukończył. No dziwny był to wyścig 17, ale witamy w Argentynie i przenosimy się do wyścigu 18. Tak, Nicolas Marquez, Adrian Siejas, Eberam Puniani i Milton Desagonio. Taśma jest już w górze, świetnie z drugiego pola Eberam Puniani, on prowadzi, ale co? Nie, z czwartego pola próbuje uskutecznić Milton Desagonio, no uskutecznił tyle, że już jest drugi, no i za chwilkę będzie atakował samego Eberam Punianiego, chociaż nie, za daleko odjechał pod płoty w tym drugim łuku pierwszego okrążenia, najmocniej, no i spada nam na trzecią pozycję. Puniani cały czas prowadzi, drugi w tym momencie jest Nicolas Marquez, no i popatrzmy, czy w jakikolwiek sposób jeszcze będzie nam w stanie Desagonio tutaj show zagwarantować. Na razie próbuje odzyskać te metry, które stracił w poprzednim łuku. Siejas po raz kolejny wyjechał na tor i tyle go tak naprawdę widzieliśmy, bo nie mieści się po raz kolejny w kadrze. Eberam Puniani po raz kolejny na prowadzeniu będzie dopisywał bardzo ważne punkty do swojego dorobku, ale tam na drugiej, trzeciej pozycji za chwilkę może zrobić się ponownie kocioł, bo do Marqueza zbliża się Milton Desagonio, ale kto przyjedzie na której pozycji, zaraz to zobaczymy. Już Desagonio spadł troszeczkę dalej za Marqueza, tak więc było troszeczkę szumu w tym wyścigu, ale jednak skończyło się tylko na jakichś szansach. Ampuniani wygrywa, Marquez drugi, trzeci, Desagonio, Siejas bez punktów, tym razem ukończył wyścig. Co warte podkreślenia, kolejny raz świetnie na momencie startowym wygląda Milton Desagonio. On pokazuje, że te starty to jest jego konik. Później troszeczkę się problemów pojawia, ale tutaj próbował ambitnie, to też należy podkreślić. Poszedł bardzo szeroko, atakował Eberam Punianiego, stracił pozycję, ale warto doceniać wolę walki tego zawodnika, być może z czasem jeszcze nabierze też troszeczkę więcej umiejętności technicznych i takie ataki będą mu wychodzić. No a teraz przed nami wyścig 19. Tutaj mamy Pawła Miesiąca, który walczy o to, żeby tych punktów było jak najwięcej przed fazą półfinałową, ale mamy również Gonzalo Racostę, który cały czas walczy o awans do półfinałów. Santiago Martinez w nie najlepszym stylu w 17 wyścigu, ale jednak dobył trójkę, więc teraz czas na odpowiedź Gonzalo Racosty.
Od krawężnika w tym wyścigu Christian Zubiszaga, który też jeszcze o te półfinały walczy. Gonzalo Racosta, Paweł Miesiąc i Fausto Castillo w kasku żółtym. Taśma jest już w górze, dobry start Zubiszagi, gdzie jest Paweł Miesiąc w białym kasku i upada nam na tor Gonzalo Racosta. Czy będziemy przerywać wyścig? Miesiąc wychodzi na prowadzenie. Chyba nie będziemy tego wyścigu przerywać, tak więc Paweł Miesiąc na prowadzeniu dał sobie radę z Christianem Zubiszagą. No i po raz kolejny Miesiąc ma szansę na to, aby dopisać trzy bardzo istotne i ważne punkty. Tutaj już wiemy o tym, że w półfinale Paweł Miesiąc się znajdzie, ale do klasyfikacji generalnej liczą się punkty przywiezione na torze, nie za pozycję. Nie mamy tutaj ustalonych punktów z góry. Tyle, ile wywalczymy na torze, tyle sobie do tej klasyfikacji generalnej będziemy mogli zapisać. Tak więc każda kolejna trójka Pawła Miesiąca przybliża go do tego, aby po pierwsze umocnić się na drugiej pozycji, a być może nawet zaatakować Patryka Wojdyłę, który na ten moment prowadzi w klasyfikacji generalnej. Christian Zubiszaga cały czas na trzeciej pozycji, no i Fausto Castillo, który nie widzi, którego nie widzimy w tym momencie, jedzie trzeci, no bo jednak Gonzalo Racosta na ten tor upadł. No i kończymy ten wyścig zwycięstwem Pawła Miesiąca. Zubiszaga drugi, Castillo metę minął na po trzeciej pozycji. No i należy podkreślić, że bardzo mocno sprawę pokpił Gonzalo Racosta, bo Gonzalo Racosta, wywracając się na pierwszym łuku, wykluczył się tak naprawdę z wyścigów półfinałowych, nie dowiózł punktu i rozstrzygnął nam sprawę, bo mimo tego, że Alex Acuña i Nicolas Gomez mają również po 7 punktów, czyli tyle samo co Gonzalo Racosta, to mają na swoim koncie wygrany wyścig. Gonzalo Racosta takiego wyścigu nie ma, więc już wiemy, że ani Acuña, ani Nicolasa Gomeza w tej klasyfikacji nie wyprzedzi. I obaj ci zawodnicy startujący w wyścigu 20 znajdą się w wyścigach półfinałowych. Także stawka wyścigu 20 składa się z czterech półfinalistów: Nicolas Gomez, Patryk Wojdyło, Alex Acuña i Jonathan Iturre. No i bardzo ciekawe może być to starcie Patryka Wojdyło z Jonathanem Iturre. Wiemy, że Iturre 9 punktów, ale ten jeden wyścig, w którym punktów nie dowiózł, bardzo pechowy w jego wykonaniu, więc patrzmy. Jedziemy po raz 20. Świetnie ze startu Patryk Wojdyło. On wychodzi na prowadzenie, ale teraz jakieś zamieszanie w pierwszym łuku, z którego korzysta Jonathan Iturre, ale już do odrabiania strat zabiera się Alex Acuña. Idzie bardzo szeroko. Czy on znajdzie tam prędkość w swoim motocyklu? Na razie nie. Na razie Jonathan Iturre utrzymuje się na drugiej pozycji. No i cały czas na prowadzeniu jedzie nie kto inny, tylko nasz Patryk Wojdyło. Tak, aby nie zostawić złudzeń przeciwnikom, powiększa swoją przewagę. Teraz do Jonathana Iturre bardzo mocno zbliżył się Alex Acuña. No i jeszcze będziemy mieli rywalizację o te dwa punkty. Tutaj nie też może mieć to znaczenie, bo wiadomo, że o kolejności losowania pól świadczy kolejność, którą zajmujemy po 20 wyścigach. Tak więc Alex Acuña dalej ma o co tutaj walczyć. W tym półfinale już się znajdzie, ale który będzie wybierał pole do kolejnego wyścigu, to dowiemy się za moment. Cały czas na prowadzeniu Patryk Wojdyło, no i on właśnie w tym momencie mija linię mety jako pierwszy, i Iturre drugi, Alex Acuña trzeci, no i Nicolas Gomez ostatni. No i nie pozostawił tutaj złudzeń Patryk Wojdyło, to on zwycięża w tym wyścigu i to on dopisuje kolejne 3 punkty z 14 punktami. Będzie współliderem i tak naprawdę ciężko nam tutaj określić, czy kto tą rundę zasadniczą wygrał. Widzimy, że 14 punktów mają Eber Empuniani, Paweł Miesiąc, Patryk Wojdyło. Dokładnie taka sama ilość trójek i dwójek. Patryk Wojdyło pokonał Pawła Miesiąca, ale przegrał z Eberem Empunianim. Paweł Miesiąc pokonał Ebera, ale przegrał z Patrykiem. Eber wygrał z Patrykiem, przegrał z Pawłem, więc w bezpośrednich pojedynkach również absolutny remis. Argentyńczycy na pewno mają na to jakiś swój sposób, więc za chwilę dowiemy się, jak ta klasyfikacja będzie wyglądała. Wiemy, że czwarte miejsce zajął Jonathan Iturre, piąty Christian Zubiszaga, szósty Santiago Martinez, siódmy Alex Acuña, ósmy Nicolas Gomez i to jest ostatni zawodnik, który do fazy półfinałowej nam się zakwalifikuje. Pod kreską Gonzalo Racosta z 7 punktami, ale bez indywidualnego zwycięstwa. Dalej, jak widzimy, Sebastian Clemente na miejscu 10. Miejsce 11 zajmie nam Nicolas Marquez. 12 będzie Milton Besagonil. 13 miejsce, tutaj któryś z zawodników z 2 punktami, będzie to Facundo Albin. No i na 14 miejscu uplasuje nam się Santiago Gallardo. 15 Fausto Castillo, 16
Martin Aristegui. Tak przedstawia się klasyfikacja tych zawodów. No a kto zajął pierwsze miejsce, dowiemy się tak naprawdę, kiedy poznamy obsadę wyścigów półfinałowych, bo ciężko to na ten moment rozstrzygnąć. Dokładnie tak, ale tak jak powiedziałeś, drogi Piotrze, na pewno Argentyńczycy mają na to swój sposób i wymyślą coś, jak tutaj tych zawodników sklasyfikować. Tymczasem wyjeżdżamy do pierwszego wyścigu półfinałowego. No i ciekawi jesteśmy, jak to wszystko zostało ułożone i kto w tym pierwszym wyścigu półfinałowym się pojawi. Widzimy Krystiana Zubiszaga, on podjeżdża na drugie pole startowe. No ale co dalej? Czyżby tam przemieszczał się Eber Ampugnani również? Jeżeli tak, to by oznaczało, że, tak, że to on został sklasyfikowany jako pierwszy, chociaż Krystian Zubiszaga też do tego wyścigu nie za bardzo pasuje, bo on powinien według tego, że zajął piąte miejsce, jechać w drugim półfinale, więc no, za chwilę miejmy nadzieję zobaczymy obsadę tego wyścigu i wtedy będziemy mogli będziemy wiedzieć trochę więcej. Tak więc pierwszy półfinał za moment powinien się rozpocząć. Na pierwszym polu startowym staje Eber Ampugnani, na drugim Krystian Zubiszaga, na trzecim Santiago Martinez i Alex Acuña. Tych czterech zawodników powalczy w 21 wyścigu o wejście do wielkiego finału. Taśma jest już w górze, świetnie. Nie, Krystian Zubiszaga jest na prowadzeniu i w białym kasku Santiago Martinez gdzieś podróżuje po zewnętrznej. Teraz Alex Acuña, ależ mamy tłok w wejściu w drugi łuk pierwszego okrążenia. Kto wyjdzie z tego zwycięsko? Zubiszaga na prowadzeniu, ale już Ampugnani wyskakuje na pierwsze miejsce. Popełnił minimalny błąd Zubiszaga. No i kto wie, czy za chwilę nie wyprzedzi go również Alex Acuña. Acuña jest bardzo blisko Krystiana Zubiszagi. Przepraszam, najmocniej z tyłu nam został Santiago Martinez. Teraz podniosło mocno motocykl Alexa Acuña i chyba właśnie w tym momencie wykluczył się z rywalizacji o wyścig finałowy. Uciekł nam do przodu Eber Ampugnani. Na drugiej pozycji cały czas jedzie Krystian Zubiszaga. No i prawdopodobnie tych dwóch zawodników za moment zobaczymy w wielkim finale. Ostatnie okrążenie już się rozpoczęło, no i nie są niepokojeni przez Alexa Acuña, który przez ten błąd troszeczkę wyrzucił się z rywalizacji, no ale gdzie dwóch się bije, tam Alex Acuña traci, można byłoby powiedzieć, bo dziś dość dziwnie to wszystko w jego wykonaniu wyglądało. Eber Ampugnani zwycięski, na drugim miejscu Krystian Zubiszaga, Acuña trzeci, Martinez czwarty. Dokładnie tak, duże emocje mimo wszystko nam ten wyścig dostarczył, świetny start Krystiana Zubiszagi. Eber Ampugnani przespał ten start i wydawało się, że będzie miał duże problemy, żeby do wyścigu finałowego się dostać, ale fantastyczna szarża na drugim łuku pierwszego okrążenia, no i praktycznie gdzieś tam z końca stawki przedostał się na pierwsze miejsce. Troszeczkę pomógł mu Zubiszaga, który popełnił błąd na wyjściu z tego drugiego łuku, wyciągnęło go trochę w stronę płotu, przed pod łokieć Eber Ampugnani, no a później widzieliśmy krótką, ale treściwą walkę Krystiana Zubiszagi z Alexem Acuñą, zakończoną błędem Acuñi, który, tak jak wspomniałeś, już w trakcie wyścigu wykluczył go z rywalizacji. Mamy dwóch pierwszych finalistów, Eber Ampugnani i Krystian Zubiszaga. Za chwilę poznamy kolejnych dwóch i miejmy nadzieję, że będą to reprezentanci Polski, bo obaj w tym właśnie 22 wyścigu wystartują. Paweł Miesiąc od Krawężnika w kasku czerwonym, w kasku niebieskim, pole drugie to Patryk Wojdyło, pole trzecie Jonathan Iturre, no i spod płotu w kasku żółtym Nicolas Gomez. Tak więc można byłoby powiedzieć, że mamy mecz Polska-Argentyna. Wyścig tak się ułożył, że nawet kaski się zgadzają. Nie, tylko kolory już niekoniecznie, bo jedziemy w Argentynie, a Polacy mają czerwony i niebieski kask, tak więc tych smaczków możemy sobie troszeczkę tutaj zostawić, no ale tak jak powiedziałeś, Piotr, miejmy nadzieję, że obu biało-czerwonych w wyścigu finałowym zobaczymy. Na pierwszym polu Miesiąc, na drugim Patryk Wojdyło i to na tych dwóch zawodnikach na pewno będziemy skupiać swoją uwagę, ale Jonathan Iturre również pokazywał się dzisiaj z fantastycznej strony i na pewno będzie trzeba na niego uważać. Może i Nicolas Gomez po raz kolejny zafunduje nam tutaj troszeczkę fajnego ścigania. Zobaczymy. Cztery okrążenia już za moment się rozpoczną. Miesiąc, Wojdyło, Iturre i Gomez i taśma jest w górze. I defekt! Defekt Pawła Miesiąca, więc na pewno nie zobaczymy obu Polaków w wielkim finale, ale na prowadzeniu jest Patryk Wojdyło, więc może on powinien tutaj to prowadzenie utrzymać. Za jego plecami jedzie Jonathan Iturre i zamyka nam stawkę Nicolas Gomez. Czyżby tak to miało się wszystko rozstrzygnąć? Chyba tak, bo dość daleko z tyłu został Gomez.
Gomez, tak więc prawdopodobnie kolejny półfinał rozstrzygnie nam się tutaj bez większych emocji, zadecyduje tak naprawdę pierwsze okrążenie. Cały czas na prowadzeniu jedzie Patryk Wojdyło, Jonathan Iturre na pozycji drugiej, no i za moment tak powinniśmy to wszystko zakończyć, ale szpech Pawła Miesiąca, miał tutaj wielką szansę z tego pierwszego pola, aby z drugiego półfinału wejść do wyścigu 23, do wyścigu finałowego. Tymczasem defekt pokrzyżował mu plany, no i nie zobaczymy popularnego Łełka w wielkim finale dzisiejszych zawodów. Ale za to zobaczymy Patryka Wojdyłę, który właśnie w tym momencie mija linię mety jako zwycięzca. Jonathan Iturre drugi, Nicolas Gomez trzeci. No wielki pech Pawła Miesiąca, tak jak powiedziałeś. Niestety już na starcie odmówił posłuszeństwa motor, no i ta jego przygoda z czwartą rundą zakończyła się bardzo, bardzo, to bardzo pechowo. No duże straty punktowe poniesie przez to na pewno Paweł Miesiąc. Patryk Wojdyło na szczęście świetnie wyszedł ze startu, poradził sobie, przywiózł za plecami Jonathana Iturre i to właśnie ta dwójka Wojdyło i Iturre zamelduje nam się w wielkim finale, więc osamotniony Patryk Wojdyło będzie musiał mierzyć się z koalicją argentyjską i miejmy nadzieję, że odbije sobie to niepowodzenie kolegi z reprezentacji w wyścigu finałowym. No Patryk na razie świetnie w tym turnieju się prezentuje. Jeden przegrany wyścig z Eberem Ampunianiem, ale tak poza tym same trójki. Miejmy nadzieję, że w finale będzie kontynuacja tych dobrych występów. Widzimy już wybór pól startowych. Pierwszy wybiera Eber Ampunianie i ponownie bierze pole pierwsze, które no, nie dało mu świetnego startu w wyścigu 21. Przegrał ten moment startowy z Christianem Zubiszagą. Zobaczymy, czy tym razem będzie w stanie z niego wyjechać lepiej. No, miejmy nadzieję, że nie, bo na drugim polu stoi stanie Patryk Wojdyło. Tak to wygląda, bo przygotowuje te kolejne, więc no raczej spodziewamy się, że Patryk stanie właśnie na tym polu startowym. Jeszcze się rozgląda, jeszcze idzie na trzecie pole, nie, tylko przez nie przychodzi, na czwartym polu będzie szukał może czegoś, nie, kopnął nogą, trochę chyba za miękko tam było, więc wraca na pole drugie. Tak jest, i z drugiego pola pojedzie nam Patryk Wojdyło. No nie za długo trwały te poszukiwania. Przyszedł, kopnął nogą i stwierdził, że nie, tu nawet nie ma z czego szyć, wracam na drugie. No drugie pole startowe przez całe zawody wydawało się dość korzystne, więc... Więc to wydaje się być dobry wybór. Christian Zubiszaga? Tak, no Christian też się zbyt długo nie zastanawiał. Trzecie pole, trzecie, którego Patryk Wojdyło chyba w ogóle nie brał pod uwagę. No i czwarte pole startowe zostanie Jonathanowi Iturre. No zobaczymy, jak on sobie będzie w stanie stamtąd poradzić. Na pewno bardzo ciekawa ta obsada wyścigu finałowego. Eber Ampuniani, Patryk Wojdyło, Christian Zubiszaga, Jonathan Iturre. Wszyscy pokazali dzisiaj dobrą dyspozycję, pokazali, że potrafią się ścigać, więc miejmy nadzieję, ten wyścig finałowy przyniesie nam dużo emocji. Oby tak było, może całe zawody do najciekawszych z tych wszystkich, które oglądaliśmy w Bahia Blanca nie należały, ale oglądaliśmy tutaj dużo ciekawej i fajnej rywalizacji, no i miejmy nadzieję, że również w tymże wyścigu taka będzie. Jona Iturre cały czas przygotowuje to czwarte pole startowe, tam widać jakaś taka dziura na końcu tego, co próbuje nam wykopać Jonathan Iturre. Już jest wypraszany z tego miejsca. Widzimy kierownika startu, który raczej nakazuje iść do swojego motocykla. No w ogóle bardzo fajna rzecz, przypominająca nam stare turnieje Grand Prix, Piotr. To już powtarzamy po raz kolejny, że zawodnicy wybierają sobie pola właśnie w taki sposób i te motocykle już są na torze i tak naprawdę wszystko jest na oczach kibiców, a nie gdzieś tam w parkingu i pokazywane to wszystko na telebimie, tak jak w tym momencie w Grand Prix. Tak, no to na pewno jest taki powiew old schoolu, że tak powiem, w tych dzisiejszych czasach, w których rządzi telewizja. Fajne takie wyjście w stronę kibiców. No i troszeczkę, tak jak wspomniałeś, przypomnienie tych dawnych lat, kiedy dokładnie tak to się odbywało i na pewno miało to swój niezaprzeczalny urok. Także Argentyńczycy chyba lubią w takie właśnie rzeczy trochę mniej mainstreamowe, ale bardziej takie po prostu zapamiętywalne i fajne dla całego otoczenia
a nie tylko dla ludzi oglądających to przed telewizorem. Także myślę, że ciekawy smaczek związany z tym wyborem pól startowych. No ale wybór pól startowych to jedno, a to, co wydarzy się na torze, to drugie. I wydaje mi się, że jednak kolejność na mecie dużo ważniejsza. Za chwilę zawodnicy już podjadą pod taśmę maszyny startowej. No i rozstrzygniemy kolejną rundę Mistrzostw Argentyny. Rozdamy ostatnie w dniu dzisiejszym punkty i przede wszystkim zobaczymy, kto w tej rundzie zwycięży. Trzymamy kciuki, żeby był to reprezentant Polski Patryk Wojdyła, ale tak jak mówiliśmy, stawka wyrównana. Rywale mocni, Eberhan Puniani, który również na swoim koncie, tak jak Patryk Wojdyło do tej pory, 17 punktów. No a może i Krystian Zubiszaga i Jonathan Iturę coś tutaj spróbują poprzeszkadzać dwójce faworytów na polach wewnętrznych. Dokładnie tak. Bardzo możliwe, że tak się wydarzy. Tak jak powiedziałeś, Piotr, wyrównana ta stawka. Trzymamy kciuki oczywiście za Patryka Wojdyło, no ale tutaj jeszcze są cztery okrążenia. Cztery okrążenia do tego, aby to zwycięstwo w dzisiejszych zawodach sobie zapisać. Dobrze, jesteśmy już gotowi. Jan Puniani, Wojdyło, Zubiszaga i Iturre. Taśma poszła w górę. Świetnie Patryk Wojdyło z tego startu, ale przeszkadza mu w tym momencie Jan Puniani. Wyrzucony na szeroką Patryk Wojdyło i chyba spada na ostatnią pozycję. Nie, wyskakuje na trzeciej przed Krystianem Zubiszagą. Skorzystał z tego wszystkiego Jonathan Iturre, który z tego czwartego pola wyszedł nie najlepiej, ale ta sytuacja w pierwszym łuku pozwoliła mu się utrzymać. W międzyczasie Zubiszaga wychodzi na pozycję drugą. Gdzie jest Patryk Wojdyło? Wojdyło w tym momencie jedzie trzeci. Będzie atakował dwóch Argentyńczyków naraz. Eberhan Puniani na ostatniej pozycji. Błąd Krystiana Zubiszagi. Korzysta z tego kto? Kto wyjdzie na drugiej pozycji? Eberhan Puniani, zamknięty Patryk Wojdyło, czyżby miał objechać go w tym momencie Krystian Zubiszaga? Nie! To wszystko ułożyło się bardzo źle dla Patryka, bardzo źle potraktował go na w pierwszym łuku. Oczywiście fair, Eberhan Puniani, skorzystali z tego wszyscy trzej przeciwnicy. Wojdyło w tym momencie na pozycji trzeciej. Gdyby tak dojechali, stanąłby nasz zawodnik na najniższym stopniu podium. Wygra to wszystko chyba Jonathan Iturre. Ostatni łuk, Puniani jest drugi, Wojdyło jedzie trzeci. Nie! Wciska mu się tam Krystian Zubiszaga i Wojdyło spada na ostatnią pozycję. Ależ mieliśmy ściganie w tym finałowym wyścigu. Wygrywa wszystko Jonathan Iturre. Drugi przyjechał Jan Puniani, trzeci Zubiszaga, czwarty Patryk Wojdyło. Ależ wyścig na koniec zawodów. No, fantastyczny ten wyścig finałowy. Wynagrodził nam troszeczkę to, co się działo wcześniej. Brak emocji. Mówiliśmy sobie o tym, że świetna stawka zawodników, że naprawdę potrafili pokazywać dzisiaj dobre ściganie. No i ten ostatni wyścig. Creme de la creme całych zawodów. Patryk Wojdyło kończy go na ostatniej pozycji, to troszeczkę nas pewnie smuci, ale to, co się tutaj działo, no świetny start Patryka, Eberhan Puniani wypychający Patryka na szeroką, wygrywający wydawałoby się ten start, świetna przycinka Jonathana Iturre, który wysforował się tym samym na prowadzenie. Później walka Zubiszagi, który był drugi, za chwilę popełnił błąd, wjechali mu Jan Puniani, Wojdyło. Mieszało się to praktycznie co łuk, co okrążenie. No i koniec końców zakończyło się zwycięstwem Jonathana Iturre, drugi Eberhan Puniani, trzeci Krystian Zubiszaga, Patryk Wojdyło dzisiaj poza podium, ale mimo wszystko może zaliczyć te zawody do udanych. 17 punktów do klasyfikacji generalnej. To na pewno bardzo dużo, zwłaszcza w kontekście tego, że główni rywale Paweł Miesiąc i Facundo Albin punkty potracili. Paweł Miesiąc kończy z 14, a Facundo Albin zaledwie dwoma punktami. Także na pewno Patryk nie ma się co smucić, choć pewnie gdyby skończył te zawody na podium, byłby dużo bardziej zadowolony. Warto podkreślić, że świetnie pokazali się w tym turnieju Argentyńczycy, o których nie zawsze tak dobrze mogliśmy się wypowiadać. Jonathan Iturre w poprzednim sezonie potrafił gdzieś do tych półfinałów wchodzić, ale nie zwyciężał turniejów. Dzisiaj naprawdę fenomenalna postawa tego zawodnika. Poza tym jednym zerem, które jak pamiętamy było dość pechowe po upadku na ostatnim łuku, same zwycięstwa lub drugie miejsca, więc świetna dyspozycja. Zubiszaga również, Jan Puniani, który wreszcie rozwinął te swoje skrzydła, pokazuje pełnię możliwości. Świetne zawody, świetny ostatni wyścig. No i czekamy na kolejne rundy, bo
bo tych emocji, jak widać, nie brakuje. Zdecydowanie tak, emocji nie brakowało, szczególnie w drugiej fazie tych zawodów. Wygrywa to wszystko Jonathan Iturre. Iturre, który tak nie miał zbyt dużego wyboru, musiał pójść na te czwarte pole, które tak dość łatwo odpuścił sobie Patryk Wojdyło, no i jak widać wykorzystał to zamieszanie na pierwszym okrążeniu. Najlepiej dojechał do mety jako pierwszy, no i zwyciężył w dzisiejszych zawodach. Tak więc druga pozycja Eberam Pugnoniego, trzecia Krystyna Zubiszagi, czwarty nam zakończył Patryk Wojdyło, no i ciekawie to wszystko będzie wyglądało w klasyfikacji generalnej po czwartej rundzie startów. No tak, klasyfikacja generalna na pewno trochę nam się spłaszczy, bo ci zawodnicy z dalszych miejsc, jak Eberam Pugnoni czy Jonathan Iturre, trochę tych punktów odrobią. Paweł Miesiąc czy Facundo Albin trochę tych punktów stracili, ale no to będziemy sobie analizować w najbliższych dniach. Cały czas Polacy w bardzo dobrej pozycji do tego, żeby zakończyć te swoje zmagania argentyńskie w czubie tabeli, więc będziemy śledzić kolejne rundy, będziemy patrzeć, jak to wszystko się rozwija, no i będziemy kibicować czy to Patrykowi, czy to Pawłowi, żeby koniec końców stanęli oni na podium tej najważniejszej klasyfikacji, czyli generalnej. Dokładnie tak, drodzy widzowie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o czwartą rundę indywidualnych mistrzostw Argentyny. Dziękujemy Wam za uwagę, za to, że zostaliście z nami do końca. Zachęcamy standardowo do zostawienia łapek w górę i subskrypcji tego kanału. No i oczywiście wielkie podziękowania dla programów żużlowych za udostępnienie nam programu, z którego dziś korzystaliśmy. Oczywiście wszystkie linki zobaczycie w opisie. Tak więc to by było na tyle z studia, które komentowało zawody z Bahia Blanca. Żegnają Was bardzo gorąco Piotr Wojciechowski, dzięki bardzo. I Rafał Świderski. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!